Cześć, to już jutro. Dziś przedstawię Wam eksperyment, który udowadnia, jaką cechę trzeba posiadać, żeby osiągnąć sukces w życiu. I przy okazji powiem Wam, jak jego znajomość pomogła mi po 6 latach rzucić palenie. Zapraszam. Do nagrania tego odcinka zainspirowali mnie twórcy najnowszej kampanii GIS, Melanż Oczekiwania kontra Rzeczywistość, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła swoim poziomem i, czego by nie mówić, realistycznym przedstawieniem problemu. Ale zacznijmy od tego, jak osiągnąć sukces. Powszechnie uważa się, że IQ jest wyznacznikiem tego, jak człowiek poradzi sobie w życiu. Brzmi to całkiem logicznie. Ludzie inteligentni z zasady powinni sobie lepiej poradzić w nauce, w pracy, ale jak się okazuje, nie ma żadnych badań, które by potwierdzały tę tezę. Już w latach 20. psycholog Levi Sturman śledził życie 1500 dzieci z ponadprzeciętnym IQ, by sprawdzić, czy poradzą sobie lepiej od rówieśników. I o ile wśród 100 najlepszych uczestników faktycznie było wielu znamienitych naukowców i ludzi, których wszyscy uznalibyśmy za autorytet, tak wśród 100 najgorzej radzących sobie uczestników sytuacja wcale nie była taka wesoła. Zarobki były bliskie średniej krajowej, a ilość rozwodów i przypadków alkoholizmu nawet ponad. Eksperyment doktora Termana wciąż trwa. Było też wiele podobnych, które potwierdziły to, że IQ wcale nie decyduje o sukcesie w życiu. Wpływa natomiast na nasze wyniki w szkole, czyli świadczy bardziej o tym, jak poradzimy sobie na ścieżce edukacji, a jak wiadomo, szkoła mocno różni się od tego, co czeka nas w życiu. Jak się pewnie domyślacie, jest inna cecha, którą badano u dzieci, a która w przeciwieństwie do inteligencji łączyła się z sukcesem w życiu. Eksperyment został wykonany na przełomie lat 60. i 70. przez psychologa Wortera Michela i był wręcz niesamowicie prosty. Dziecko otrzymywało jedną piankę marshmallows, a psycholog oferował mu układ. Może zjeść piankę teraz albo poczekać 15 minut i wtedy otrzyma drugą. W tym momencie doktor wychodził i pozostawił dziecko sam na sam z decyzją i marshmallow. 2/3 dzieci oczywiście zjada piankę od razu albo po paru minutach, ale ta 1/3 to właśnie oni po 30 latach wygrywali w każdej kategorii składającej się na sukces w życiu, czyli rodzina, sytuacja materialna, wykształcenie czy zdrowie. Czyli nie IQ, a umiejętność opóźniania gratyfikacji, czyli odłożenia przyjemności na później. Jak się nad tym zastanowicie, to ma niestety totalny sens. Ta 1/3 ludzi to ci, którzy odłożą w czasie pójścia na imprezę i najpierw skończą pracę domową. Ci, którzy odmówią sobie czekolady i zjedzą zdrowo. Poczekają z decyzją zamiast podejmować ją impulsywnie. Raczej zaczną oszczędzać zamiast od razu brać kredyt. No dobra, ale co to ma wspólnego z paleniem papierosów? Na początku powinniśmy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Papierosy nic nie dają. Nie mają żadnego pozytywnego efektu. Mówi się, że redukują stres, ale to nieprawda. Badania pokazują, że wręcz zwiększają jego efekt. A wydaje nam się, że tak nie jest, ponieważ to po prostu placebo. Jeśli przyzwyczailibyśmy się do innej formy redukcji stresu, na przykład do jedzenia śliwek, to po pewnym czasie one też zaczęłyby działać. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nieważne, czy to placebo, czy nie. Ważne, że działa. I można by mu nawet przyznać rację, gdyby nie fakt, że to placebo powoduje raka płuc, raka przełyku, impotencję wrzody, uszkodzenia płodu, niestrawność, infekcję płuc, infekcję uszu, żółte zęby, śmierdzące palce i oddech. Więc chyba warto przerzucić się na śliwki. Oczywiście ludzie wymyślają mnóstwo powodów, dla których palą, bo jesteśmy mistrzami racjonalizowania swoich decyzji. W końcu trochę głupio byłoby się przyznać do tego, że codziennie niszczymy sobie zdrowie, ponieważ przyzwyczailiśmy się do czegoś, czym najprawdopodobniej chcieliśmy zaimponować kolegom w gimnazjum. Kolejna rzecz to fakt, że paradoksalnie od nikotyny wcale nie jest tak łatwo się uzależnić. Już wyjaśniam, o co chodzi. W przypadku papierosów bardzo ważny jest aspekt psychologiczny. To nie znaczy, że w przypadku innych uzależnień nie gra on również bardzo wielkiej roli, ale papierosy stają się naszym codziennym rytuałem. Palimy, gdy wstajemy, gdy rozmawiamy przez telefon, gdy czekamy na autobus, gdy jesteśmy na imprezie. Poza tym uzależnienie się od substancji zajmuje nam jednak kilka lat. Tak naprawdę podejrzewam, że większość z Was nie jest uzależniona od nikotyny, a od samego nawyku palenia. Jak zdacie sobie z tego sprawę, to powinno Wam być znacznie łatwiej podjąć tą decyzję, bo naprawdę walczycie tylko ze sobą. Kiedy pierwszy raz przeczytałem o eksperymencie marshmallows, doszedłem do następującego wniosku. Okej, na IQ nie mamy takiego bezpośredniego wpływu. Pewnie jakiś mamy, ale to nie jest aż takie oczywiste. Ale hej! Skoro wiemy, że to opóźniona gratyfikacja jest kluczem do sukcesu w życiu i nawet są badania, które to udowadniają, to przynajmniej postaram się postępować zgodnie z jej zasadami i wtedy zwiększę swoją szansę na sukces.
Więc zmieniłem trochę ten eksperyment i wyszło mi coś takiego. Jeżeli będąc młodym nie potrafisz sobie odmówić papierosów, bo nie jesteś sobie w stanie wyobrazić tego, że za kilkadziesiąt lat mogło ci zniszczyć życie, to jesteś jak to dziecko, które od razu zjada piankę. Po prostu. Więc zastanówcie się nad tym, czy chcecie być tymi 2/3, które wybiorą szybką przyjemność, czy tą 1/3, która osiągnie sukces. Powodzenia w walce z nałogiem i rzucamy palenie już jutro. Zachęcam też do wpadnięcia na stronę melanz.tv i rozwiązanie quizu, które tam znajdziecie.